ze sztaba. Pokażę Wam, jak używać płachty na linie. Standardowo med na półtorej, cztery rogi, szlufki. W różnych kolorach, bardzo często przeciwstawnych rogach. Kolor czarny, zielony, czarny, czerwony z jednej strony, żółty, zielony najczęściej z drugiej. Doszyty plecaczek do płachty, do którego potem tą płachtę się chowa. I teraz jak jej używać, żeby to szło sprawnie potem na wspinaniu. Pierwsza rzecz to jest jeden z końców liny dowiązać do płachty w wyróżnionej szlufce. I to bardzo często będzie szlufka czerwona lub czarna. Czerwona się lepiej kojarzy, bo kolory światła, tak? Na czerwonym stoimy. I to będzie koniec liny przywiązane do tej płachty w czasie wspinania. Nie będzie końcem dla wspinacza. Czym przywiązać? Węzłem, który się nie rozwiąże. Jest kilka opcji. Część używa ósemki równoległej, część jednak podwójnego słupka. Jak on wygląda? Przełożyłem linę przez płachtę, zginam w kierunku liny głównej, końcóweczkę i teraz skręcając owijam dookoła. Po przełożeniu raz byłby supeł. Ja chcę mieć podwójny supeł, więc przekładam jeszcze raz dookoła i dopiero teraz końcówkę przekładam przez środek, przez dwa kółeczka, przez dwie dziurki, tak? Przekładam w stronę przeciwną niż główna lina, zaciągam i powstaje mi właśnie podwójny supeł. To bardzo często też jest nazywane jako połówka podwójnego zderzaka. I teraz linę będę układał na płachcie, przeciągając. Jeżeli to jest koniec dnia spinaczkowego, to warto robić test dłoni. Tutaj ta moja dłoń wyczuje nierówności, zgrubienia liny, jakieś uszkodzenia i będzie można taką linę zawczasu wycofać, dociąć. Jak widzicie, układa mi się tutaj na płachcie, ja to rozrzucam na różne jej elementy. Linę ściąga, bo to jest koniec dnia spinaczkowego, poszła do góry bez węzła. Niemniej jednak tworzy mi się taki tutaj zwój liny i wyraźnie widać, że część liny, uwaga, że część liny, jeden koniec liny jest z góry tych zwojów, a jeden jest z dołu tych zwojów. I bardzo ważne, żeby nie pomylić końców, bo właśnie jak pomylimy końce, to będą tworzyć się te supły makarony. Mam koniec liny, który będę używał dla spinacza, tak? I jeżeli ściągnęłam linę z góry, dowiązuję ją do przeciwległej szlufki, bardzo często żółty czy zielony kolor, z światłami możemy skojarzyć, na żółtym jesteśmy gotowi do jazdy, czy na zielonym, i wiążę innym węzłem, zwykłym supłem. Tam był podwójny supeł, tu jest pojedynczy. Inny kolor szlufki, czyli mam podwójne różnicowanie, zarówno kolorem, jak i rodzajem węzła. Czasami spinacze używają patentu typu torba IKEA i wtedy nie ma różnych kolorów, tylko możemy różnicować węzły. Jeżeli przemieszczam się po drogę spinaczkową niedaleko, nie jest to jakiś karkołomny teren, to łapię cztery końce płachty, przechodzę w wybrane miejsce, rozrzucam znowu, nie muszę tej płachty zwijać i po rozrzuceniu mam gotową linę do tego, żeby się wspinać, tak? Dowiązuje się oczywiście do końca dla wspinacza. Jeżeli kończę wspinanie, to po takim przygotowaniu płachty, jak przed chwileczką zrobiłem, zawijam płachtę do środka, trochę jak namiot, i roluję płachtę. Roluję w kierunku plecaczka doszytego. Cyk, cyk, cyk. Wejdzie do środka. Tu poubijam, zaciągnę tu ściągacz i jeszcze mam paseczki. Ja preferuję paseczki zepinać na krzyż, bo inaczej lubią się suwać, a na krzyż porządnie stoją. Bardzo mocno tu opinają. Można podociągać i mam akurat płachtę w dobrej formie, czyli takiego plecaczka. Ja preferuję te plecaczki. Jeżeli jest większa płachta, to wręcz można włożyć do środka również ekspresy i wtedy jedna osoba ma linę i ekspresy, a druga ma plecak, który ma pozostałe rzeczy. Dlaczego ten plecak jest fajny? Dlatego, że po pierwsze mogę go założyć na plecy i mieć wolne dwie ręce, co się przydaje. Bardzo często na podejściu pod skały mamy stromy teren, jakieś poręcze, musimy użyć dłoni i mam je wolne. Kolejny element jest taki, że jeżeli mam płachtę
formie torebki, czyli tylko z takim jednym paskiem, o, tak, to jest to fatalne noszenie, dlatego że ja w tej chwili absolutnie nie widzę stóp. Łapanie się rękoma mam ograniczone, tak, to mnie przeważa i jeżeli ma się płachtę, która właśnie jest taka torbkowata, to trzeba tą linę włożyć do plecaka i tak też nosić. Po przyjechaniu do domu taką płachtę należy otworzyć. Dlaczego? Dlatego, że lina delikatnie zawilgocała będzie ulegać no, procesom pleśnienia, czy tam no, nie jest to korzystne, tak? Dlatego płachtę otwieramy w przewiewnym, chłodnym miejscu, absolutnie nie na balkonie w słońcu, bo to będzie uszkadzać linę. Zwijamy z powrotem, tak jak pokazałem przed chwileczką. Przyjeżdżamy w skały i w odpowiednim miejscu, ale o tym to inny film, czy też kurs wręcz, asekurant taką płachtę będzie otwierał. Jak to robi? Rozpina tutaj te paseczki, rozsuwa ściągacz i w tym odpowiednim miejscu płachtę rzuca i teraz, uwaga, wyrolowujemy. Tak? Poprzednio było rolowane, teraz otwieramy w ten sposób, otwieram i mam już przygotowane końce dla wspinacza, zwykły supeł, szlufka żółta, zielona, koniec liny, który będzie dowiązany w czasie dnia wspinaczkowego w miejscu wyróżnionym, bardzo istotny element kontroli partnerskiej, podwójnym supłem, tak? I jeżeli ja, jako prowadzący, jako wspinacz, dowiążę się tutaj ósemką, nie przerywam czynności, wiążę ją do końca, jestem skupiony tylko na wiązanie ósemki. Bardzo ważny moment. Tak. I jeżeli będzie asekurował mnie tutaj asekura, to zwróćcie uwagę, jeżeli to był poprawny koniec liny, ta lina będzie wychodzić, tak? Nie będzie się plątać, nie będzie jakichś dużych supów, nie będzie komend, dobrze stoisz, stary, jakieś jaja, tutaj poczeka jakieś makarony, pętle, węzły, tak? I nie będzie tego całego zamieszania czy chaosu, w przeciwieństwie do sytuacji, jeżeli będziecie wiązać się do przeciwległego końca, tego od spodu zwojów. Warto o tym pamiętać. Do zobaczenia w skałach.